Moi drodzy, dzisiejszy dzień, jak już zostało wspomniane, jest szczególnym dniem, jeśli chodzi o datę. Jest to przecież dzień, w którym wspominamy, świętujemy Dzień Zielonych Świąt, czyli zesłanie Ducha Świętego. I nie sposób mówić o czymś innym, jak o Duchu Świętym, jak o pełni Ducha Świętego, bo o tym chcę dzisiaj mówić. Moi drodzy, to wydarzenie tam, 2000 lat temu, w Biblii opisane, było niezwykłym wydarzeniem i opisuje to Biblia. Rozczytujemy się tym, ekscytujemy się tym, cieszymy się tym, ale moi drodzy, to jest historia już. Chodzi o to, żeby Kościół tego dnia, Kościół czasów ostatecznych, żył tak samo jak tamten. Żebyśmy nie wspominali tylko, jak to tam oni mieli fajnie. Jak oni przeżywali. Tu chodzi o to, żebyśmy my to samo przeżywali, a możemy. Pełnia Ducha Świętego, pełnia obecności jest darowana nam, Kościołowi. Tylko trzeba po to sięgnąć. Moi drodzy, kiedy mówię Kościół, to kogo mam na myśli? Tak fajnie się siedzi i słucha, czy stoi i mówi, mówiąc Kościół. Anonimowo, tak, po prostu Kościół. Ale wiemy, że chodzi o mnie i o ciebie. Siostro droga, o ciebie, bracia kochane, o ciebie. O nas samych chodzi, abyśmy żyli pełnią Ducha Świętego. Moi drodzy, to jest nakaz. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, bądźcie pełni Ducha. Czy rozumiemy, że to jest nakaz? W tryb rozkazujący. To jest ciekawe, tak się czasem zastanawiam, że my mamy jakieś sito chyba, czy jakąś selekcję Bożych słów. Niektórym wierzymy, nie dyskutujemy, do niektórych się bezwarunkowo podporządkowujemy, bo jest to dla nas oczywiste, choćby, nie wiem, kwestia chrztu wodnego. Dla większości z nas jest to oczywiste, po zbawieniu było dla nas oczywistym, że jest to Boży nakaz. I byliśmy posłuszni temu, wstąpiliśmy w wieku dorosłym do wody chrztu. Tak na marginesie, jeśli tego jeszcze nie uczyniłeś, to po wakacjach będziemy to organizować, więc już o tym myśl, już czytaj. Już tęskni do tego, po wakacjach będziemy do tego tematu wracać. Ale moi drodzy, niektóre słowa to tak po prostu przebrzmią. Przeczytamy, jakby one naprawdę nie były do mnie. Słowo, bądźcie pełni ducha. Jest do mnie? Jest do ciebie? Jest. Dlaczego czasem go tak jakoś ignorujemy? A to tak chyba, nie wiem, dla liderów. To jest dla każdego. Bądźmy pełni ducha. Aby być pełnym Ducha Świętego, to po pierwsze musimy przeżyć chrzest w Duchu Świętym jako pierwszy krok, a potem trwać, a potem o Niego dbać, a potem codziennie się napełniać. I dzisiaj chcę zwrócić uwagę na ten drugi element. Tak wiele mówiliśmy o chrzcie w Duchu Świętym, modliliśmy się i wcale nie kończymy tego tematu. On wciąż będzie powracał. Bo jest to niesamowicie ważne wydarzenie dla każdego z nas. Jeśli jeszcze nie przeżyłeś tu w Duchu Świętym, to nie rezygnuj. To po prostu pragnij. Tu nie ma innej opcji. Zawsze to powtarzam. Jeżeli będzie twoje pragnienie i determinacja, to jest Boża obietnica jakby bezwarunkowa, że On napełni każdego, kto pragnie. Natomiast jak wielu ludzi, mówię ogólnie o Bożych dzieciach, nie tylko tutaj na tym miejscu, ogólnie, jak wiele ludzi przeżyło chrzest w Duchu Świętym, ale dzisiaj to już jest tylko wspomnienie. Dzisiaj z tego niewiele pozostało. Dzisiaj można się chlubić i chwalić tym, jak ktoś zapyta, ale to nie ma już żadnego wpływu na naszą codzienność. Jeżeli nie żyjemy pełnią Ducha Świętego dzisiaj, to nie ma wpływu na nas. Nie ma wpływu na nasz charakter. Nie ma wpływu na to, w jaki sposób reagujemy wobec innych. Wiecie, Jan i Piotr wielokrotnie chodzili tą samą drogą do świątyni i nie zauważali człowieka od 40 lat chromego. Aż później tak. Kochani, jak często mijamy ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy, ale nie będąc w pełni Ducha Świętego, nawet ich nie zauważamy. A jeżeli poczujemy jakieś drgnienie serca, że mamy zareagować, najczęściej tchórzymy. Bo nie mamy pełni. A nie po to jesteśmy powołani. Nie po to jesteśmy powołani, aby,
aby tak po prostu tylko trwać. Moi drodzy, my często walczymy z objawami, a nie z przyczynami. Tak jest w życiu fizycznym, zdrowotnym. Ja pamiętam wiele lat temu, jak ogromny miałem dolegliwości gdzieś tutaj wnętrzności. Ile, że ja wtedy środków przeciwbólowych zjadłem, aż się okazało, że to był kamień, którego w końcu trzeba było po prostu usunąć. Trzeba było zareagować na przyczynę, a nie na objawy. I tak też się stało. Moi drodzy, jak wiele jest objawów w życiu chrześcijanina, takich jak apatia, letność, jakieś inne rzeczy, kłótliwość, plotkarstwo. Jak wiele, wiele rzeczy jest, które są objawiami, a korzeniem jest po prostu brak Bożej chwały i obecności. Jeżeli by Duch Święty w pełni był w moim, twoim sercu, to po pierwsze on to wszystko spali, a po drugie nas będzie używał. Więc musimy zadbać o przyczynę. A wiele, wiele tych skutków, wiele, wiele tych objawów są usunięte. Efezjan 5,18. Otwórzmy to miejsce. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Inny przykład mówi, ale napełniajcie się duchem. Moi drodzy, ciekawe jest to porównanie. Dlaczego apostoł Paweł porównuje te dwie jakby skrajnie różne rzeczy? Nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni ducha, ale napełniajcie się duchem. Przecież to jest obszar kompletnie nieprzystający do siebie. Wydawać by się mogło, tu nie ma punktów stycznych. Upijanie się winem, czy ogólnie mówiąc alkoholem, no prowadzi do destrukcji, do degeneracji człowieka. Prowadzi do, w końcu do tragedii, do upodlenia człowieka. A tutaj napełnianie się duchem prowadzi w kompletnie inne obszary. Duchowe. Człowiek jest pełen Bożej obecności, Jego namaszczenia, chwały, mocy. Czemu to porównanie? A jednak jest pewien punkt styczny. Jednak to ma wspólny mianownik, a mianowicie proces. To jest proces. Pomyślcie, czy człowiek, który na co dzień nie pije alkoholu, raz się upije, to co? Choćby nawet tak dosyć mocno się upił. Następnego dnia jakoś dojdzie do siebie, ale jakie to skutki pozostawi tak na trwale? Wytrzeźwieje i tyle. To nie spowoduje, że za jednym razem będzie już degeneratem. Nawet choćby nadużywał alkoholu przez pewien krótki czas, a potem trwale zaprzestał, to w jego psychice, w jego mentalności, w jego charakterze, w jego życiu nie spowoduje to wielkich, trwałych zmian. No i właśnie. I tak samo jest z Duchem Świętym. Jednorazowe przeżycie niewiele zmieni. Jednorazowe przeżycie nie będzie miało wielkiego wpływu na całe twoje życie. Dopiero styl życia, kiedy codziennie się napełniasz, to dopiero zmieni nasze życie. Bycie, chodzenie w pełni Ducha Świętego, to jest właśnie proces. To jest proces naszego codziennego pilnowania się. Tak jak ten alkoholizm przez styl życia prowadzi do tragedii, tak samo napełnianie się duchem, takie trwałe, dopiero prowadzi do tych pozytywnych zmian, do tego, że naprawdę możemy być używani przez Boga tak, jak On chce. Więc myślę, że to jest dla nas jasne. Już nie będę się dalej skupiał ze względu na czas, na konieczności, ale chcę przejść do tematu jak. Jak napełniać się Duchem Świętym? Moi drodzy, i pytanie proste, a odpowiedź jeszcze prostsza. Odpowiedź jest tak prosta, że ją każdy z nas zna. Problem w tym, że ona jest, nie chcę powiedzieć trudna, ale jest wymagająca w realizacji. I tu się potykamy najczęściej. Bo my to doskonale wiemy, że odpowiedzią na to, jak się napełniać, jest najprostsze zdanie. Przyjdź i pij. Pan Jezus z Ewangelii Jana to mówi, później to miejsce otworzymy. Przyjdź i pij. Każdy, kto pragnie, niech przyjdzie i pije, a z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.
Moi drodzy, to jest cała teologia. Problemem jest to, że my oprócz naszej wiedzy mamy czasem problem, aby to realizować. Otworzymy jedną kartkę, przewróćmy jedną kartkę wstecz do 3 rozdziału listu Efezjan. I tam w wersecie 19 jego końcówka brzmi tak. Abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Wcześniej są warunki. Abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. A te warunki otwiera werset 14. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem. Moi drodzy, to jest droga. To jest droga do pełni ducha. Nie ma innej. To jest jedyna droga do tego, aby żyć pełnią ducha. Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem. Pamiętajmy, w zeszłym tygodniu, to chyba było, czy 2 tygodnie już, nie wiem, kiedy śpiewaliśmy pieśń Więcej Ciebie chcę, to Duch Święty powiedział, że powinniśmy to odwrócić. To Jezus mówi nam, więcej Ciebie chcę. To Jezus mówi do mnie, do Ciebie, ja chcę Ciebie więcej. Mieć w swojej obecności. I właśnie to jest tak. Im więcej będziemy z Panem, tym o pełni nie będziemy musieć się martwić. Moi drodzy, to jest jedynie właściwa droga. Ale kochani, ze względu na to, że ona jest wymagająca, to czasem chrześcijanie mają pokusy gdzieś iść na skróty. Gdzieś szukać łatwiejszej drogi. Łatwiejszej drogi, która czasem wydaje się bardziej spektakularna, bardziej taka szybka, taka może jakaś widowiskowa. Kochani, myślę, że starsi wierzący dobrze pamiętają, jak kiedyś przez kościoły na całym świecie przetoczył się ten ruch Toronto Blessing. Chyba niektórzy z was pamiętają, że nie zostawiło to dobrych owoców. Mówię najłagodniej, a wręcz przeciwnie. A wiemy, jak wiele ludzi, i to ludzi szczerych, absolutnie szczerze wierzących ludzi w to weszło. Czasem nawet całe zbory. Więc moi drodzy, to jest realne zawsze niebezpieczeństwo. Kochani, jest niebezpieczeństwo, aby dać się po prostu zwieść, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy tych wszystkich teorii, nauk jest tyle w zasięgu czasem jednego czy kilku kliknięć w komputerze. Moi drodzy, czy nam to może też zagrażać? Nam, chrześcijanom, ugruntowanym? Moi drodzy, na pewno tak. Dlatego, że kiedy, wiecie, bo szatan jest zbyt sprytny, żeby podejść do mnie, do ciebie w temacie, w którym jesteś mocny. Tego nie uczyni, bo wie, że od razu zostanie to nieprzyjęte. Ale najbardziej łatwy do przyjęcia fałsz dla nas to jest ten, który wydaje się być prawdą i który tak naprawdę od prawdy niewiele odstaje, który praktycznie przeakcentowuje tylko jakąś prawdę, ale potem się już ciągnie dalej. Moi drodzy, i tym łatwiej gdzieś czasem pójść za tym, kiedy ten nowy jakiś trend wydaje się być odpowiedzią na moje pragnienie, wydaje się być odpowiedzią na to, czego szukam, za czym tęsknię. Bo przecież, kochani, chcemy, ja wierzę, że większość z nas chce i pragnie Bożej obecności więcej i więcej i więcej. To widać zresztą pośród nas, widać to na modlitwach, jak jesteśmy głodni, jak pragniemy, jak tęsknimy, jak oczekujemy Pana. Moi drodzy, i to jest piękne i czyńmy to, starajmy się, szukajmy Pana. Ale wiecie, tak to bywa, że kiedy mamy takie serce otwarte, to jest to też i podatny grunt na to, że mogę otworzyć komputer, że mogę znaleźć coś, co mi pokaże, jejku, ale to jest piękne. Jejku, ale to jest łatwe. Jakie to jest widowiskowe. Wiecie, i powiem tutaj wprost, bo często to się słyszy, że dzieją się rzeczy na różnych miejscach, takie bardzo spektakularne, jak padanie pod mocą Bożą, jak to się teraz fajnie nazywa, odpoczywanie w duchu, czyli później leżenie.
jak wiele różnych innych spraw, nie mówiąc już o złotym pyle, czy o wszystkich innych już bardziej skrajnych sprawach, jak tam jakieś szczekanie, wicie się i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, jeśli bardzo pragniemy, to możemy pojechać gdzieś na jakąś konferencję i łatwo się otworzyć na coś, co nas może zatruć. Ani się nie zobaczymy, a tak może być. Kochani, czy każda konferencja jest zła? Absolutnie nie. Czy wszystko w internecie jest złe? No oczywiście, że nie. Absolutnie nie. Ale jaką mamy gwarancję, że trafimy dobrze? Ale na pewno, moi drodzy, zła jest sama motywacja. Tłumaczę już. Sama motywacja, czyli muszę gdzieś pojechać, żeby się naładować. Muszę gdzieś pojechać, żeby naczerpać. Muszę gdzieś pojechać, czy słuchać odpowiednich mówców w internecie, czy w jakikolwiek sposób, po to, aby się naczerpać, aby się naładować. A jak wrócę, wow, to będę w mocy usługiwał. I nawet słyszałem już, jak niektórzy to opierają nawet o Boże Słowo. Darmoście wzięli, darmo dawajcie. Ale kompletnie tutaj nie o to chodzi. Pamiętacie Jan i Piotr, wspomniani wcześniej, jak szli do świątyni, jak spotkali tego chromego. Co mu powiedzieli? Co mam, to ci daję. Z jakiej konferencji oni przyjechali, że mogli coś dać? Oni wrócili z kolan. I to jest ta droga. I to jest ta droga najbardziej bezpieczna, najbardziej oczywista. Moi drodzy, co prawda może trudniejsza, ale mówiąc o trudniejszej, to tak naprawdę chodzi tylko o naszą dyscyplinę. Bo moi drodzy, myślę, że dobrze to wiemy, że to jest najpiękniejszy czas w ciągu dnia. Że to jest niesamowity czas, kiedy mogę stać w Bożej obecności i nasycać się Jego obecnością. Tak jak powiedziałem, moi drodzy, nie każda konferencja jest zła. I powiem, żeby też to było jasne, jak ja to rozumiem, że Pan Bóg może działać różnie, że kiedy Duch Święty naprawdę dotknie, to można upaść pod Jego mocą. I nieważne, czy w prawo, czy w lewo, czy do tyłu, czy do przodu, bo niektórzy też to dzielą na czworo, ten włos, może tak być, kiedy Duch Święty naprawdę dotknie. Ale problem się rozpoczyna w momencie, kiedy to zaczyna być pożądane, kiedy to zaczyna być oczekiwane, kiedy wyznacznikiem jakiejś modlitwy czy jakiejś konferencji jest to, ile ludzi się przewróciło, jak długo przeleżeli. W tym jest problem, że to zaczyna być trendem, że to zaczyna być czymś oczekiwanym, czymś, co później jest łatwo gdzieś wymuszać. A to już jest manipulacja. A to już wiele z Duchem Świętym wspólnego nie ma. Moi drodzy, naszym fundamentem jest Boże Słowo. Naszym fundamentem jest Boże Słowo. I kiedyś brat David Wilkerson powiedział wprost, co jest w Biblii, za tym idźmy. Czego tam nie ma, przed tym uciekajmy. Więc bądźmy ludźmi wiary. Bądźmy ludźmi, którzy mają Biblię na co dzień otwartą. I bądźmy w tym wszystkim ostrożni. I wracajmy do źródeł. Wspomniany już David Wilkerson kiedyś, to chyba też już tu mówiłem, kiedyś odwiedził zbór pewien człowiek i mówił, że przyjechał właśnie z takim oczekiwaniem przeżycia czegoś nadzwyczajnego. Czegoś, co zmieni jego życie. Czegoś, co poruszy jego serce. I pyta, czy ma dla niego słowo. On mówi, tak mam. Wracaj do domu. To jest słowo dla ciebie. Wracaj do domu. Nigdzie już nie jeździ. Wracaj do domu. Tam jest odpowiedź. W komorze modlitwy. Tam będziesz się nasycał moją obecnością. Wspomnę, moi drodzy, jeszcze pewne widzenie, które pewien z braci miał na modlitwie już chyba parę ładnych lat temu, ale ono tak bardzo pasuje tutaj do tego tematu. W tym widzeniu brat widział pewien dom, wyjątkowy jakiś dom, gdzie miał wgląd wewnątrz do tego domu. Były ścianki działowe, nie było stropu. Tam byli ludzie, którzy się modlili. Tam byli ludzie, którzy oczekiwali na Pana. Ale ten dom miał również dach, i w tym dachu były otwarte dachowe okna. I na, jakby w efekcie tych modlitw było widoczne, jak Boże namaszczenie przez te okna zaczyna wsiąkać do tego domu.
coraz mocniej, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Aż to spowodowało pewne takie ciśnienie w środku tego domu. Tak, aż te drzwi tego domu pod mocą tego ciśnienia od środka otwarły się i jak w obrazie Ezechiela rzeka wody popłynęła. Popłynęła, aby uzdrawiać. Otwórzmy to znane miejsce z Ewangelii Jana 7:37. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu. Ze względu na czas może już nie będę omawiał czy przypominał tego, co już doskonale wiemy. Kwestia pragnienia, kwestia przychodzenia, to wiemy. Ale pozwólcie, że zwrócę uwagę na coś, co może rzadko akcentuję. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Jeszcze raz. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo. Przeczytam to jeszcze raz, już troszkę uzupełnione. Kto wierzy we mnie, dokładnie tak, jak powiada Pismo. Z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Zwróciliśmy uwagę na ten fragment? Moi drodzy, my musimy wierzyć dokładnie tak, jak mówi Pismo. Ani na jotę nie ujmować i ani na jotę nie dokładać do tego, co mówi Pismo. Wiara jest tutaj rzeczą kapitalną, rzeczą niezbędną, rzeczą, która otwiera nam wszystko. Moi drodzy, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Wiara. Wiara, moi drodzy, jest tą ręką, która sięga po rzeczy, które dla ciebie Bóg przeznaczył. Bóg ich może mieć, ty możesz na nich czekać, ale jeżeli nie będzie ręki, jeżeli nie będzie wiary, to będziesz wciąż głodny. Zbyt mało czasu, aby to rozwijać, ale wiara jest tutaj rzeczą niezbędną, aby sięgać po to, co Bóg dla nas przeznaczył. Ale uwaga! Wiara nie jest czymś, co ściąga rzeczy, które sam sobie wymyśliłem. Wiara nie ściągnie nam rzeczy, które ja sam sobie zapragnąłem. Wiara jest tym, co ściąga dla mnie, co odbiera dla mnie rzeczy, które dla mnie przeznaczył Bóg. A co On dla mnie przeznaczył? Co On dla mnie ma? Tutaj można by byłoby płynąć. Ma wszystko. Ma taki obszar błogosławieństw. Jak śpiewamy w jednej pieśni, pełnię radości, pełnię pokoju, pełnię wolności, w nim mamy wszystko. Wszystko, cokolwiek potrzebujemy, mamy wszystko. I wiara jest konieczna, żeby to odebrać. I On wszystko chce nam dać. I znowu powiem, z wyjątkiem tego, co mogłoby gdzieś być wykorzystane przez nas w sposób niewłaściwy, czy w sposób taki dla siebie. Mówię o takim samolubnym. I też wszystko to, co spowodowałoby, że chwała będzie przekierowana na człowieka, a nie na Jezusa. Każdy, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jasne, jest tutaj mowa o chrzcie w Duchu Świętym również, ale również o życiu codziennym. Moi drodzy, jeżeli chcemy być pełni Ducha Świętego, pełni Jego obecności. A przecież mam nadzieję, że chcemy. Bo jakie mamy inną alternatywę? Jeżeli nie, no to po prostu zostajemy takimi nominalnymi. Takimi, że jesteśmy zbawieni, ale bez żadnego wpływu. Bez zmiany charakteru. Jaki jest teraz, takim będzie za 10 lat. Duch Święty nie ma mocy przemieniać naszego życia. Ale też nie mamy żadnego wpływu na otoczenie. A chcemy mieć wpływ na otoczenie. Tyle ludzi ginie wokół nas, a często my zajmujemy się rzeczami zupełnie drugorzędnymi, zamiast nieść im Ewangelię. Moi drodzy, festiwal przed nami. Może zauważyliście, tutaj powiesiłem plakat, żeby nam wciąż o tym przypominał. Festiwal przed nami. Jak możemy inaczej funkcjonować, jeżeli nie w pełni mocy Ducha Świętego? Cóż możemy dać temu miastu, jeżeli nie będziemy pełni Ducha Świętego?
A więc myślę, że jest to dla nas oczywiste, że powinniśmy o to zabiegać. Ale przez najzdrowsze sposoby. Trwanie w Bożej obecności. One, te najzdrowsze sposoby napełniania się Duchem Świętym są w zasięgu naszych kolan. Czyż to nie jest piękne? Czyż to nie jest ekscytujące, że Duch Święty może i chce to czynić, napełniać nas każdego dnia? Wróćmy jeszcze na moment do listu do Efezjan. Abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. To jest nasze marzenie. To jest moje pragnienie odnośnie mojego serca, mojego życia osobistego, ale również całego zboru. Aby cały zbór był i chodził w pełni Ducha Świętego. Ale warunki są. Od wersetu 14. Ten werset 14 wydaje się być zupełnie kluczowy. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem. To jest miejsce napełniania. Ileż w tym słowie jest takiej pokory. Wyczuwacie to? Dlaczego? Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem. Ileż w tym jest takiego szacunku, takiego uniżenia, takiej świadomości uzależnienia od Ojca. Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem. A On będzie mnie napełniał. Czytając dalej, moi drodzy, zwracajmy uwagę na ten tekst. I zobaczmy, ile tchnie z tego tekstu takiej stabilności, takiego czegoś przewidywalnego. Coś, co jest takiego z jednej strony spokojnego, ale z drugiej strony takim stałym podążaniem do przodu. Wiecie, bo stabilność i spokój to nie jest stanie w miejscu. Jeśli jest stanie w miejscu, to bardzo źle. Czytamy. Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach naszych. Inny fragment, inne tłumaczenie mówi, żeby Chrystus zadomowił się w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Abyście zostali utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Dalsza myśl to jest: Chrystus ma w nas zamieszkać. Chrystus ma się w nas zadomowić. Inne słowo, które tu jest użyte, to jest wkorzenieni. Moi drodzy, korzeń jak szybko rośnie? Jednego dnia? Korzeń rośnie wolno, ale jeżeli urośnie, nic nie ruszy. I to jest właśnie to, o co mówiłem na wstępie. To jest proces. Tak jak alkoholizm jest procesem, który prowadzi do tragedii, tak codzienne napełnianie się jest tym wkorzenianiem się, ugruntowywaniem, wchodzeniem w głębiej w Jego obecność. I to spowoduje efekty nie na moment, nie jakieś emocjonalne, nie jakieś chwilowe, ale stałe, trwałe, które będą zmieniać nasz charakter i nasze otoczenie. Ze względu na czas już przejdę do ostatniego, chociaż po drodze jest ich tu jeszcze sporo. Ale w wersecie 19 czytamy: i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Moi drodzy, to jest najbardziej bezpieczna podstawa. Miłość. Miłość do Chrystusa. Miłość do Chrystusa. I na tej podstawie mogę chcieć więcej. Na tej podstawie mogę chcieć iść dalej. Mogę chcieć iść i na pewno będę w tym bezpieczny. Jeśli tym poprzedzającym krokiem jest miłość, jest rozkochanie się w Nim, jest to, że On mnie kocha, to jest pewne, ale że moje serce jest w Nim rozmiłowane. Moi drodzy, bo zabieganie o moc, o dary, o wszystko bez relacji, bez miłości, bez poznania nie musi być zdrowe, nie musi być dobre. Na zakończenie, czy prawie na zakończenie, znamy to słowo z Ewangelii Mateusza, 7 rozdziału, 21 werset. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.
W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Mówiłem już chyba kiedyś z tego miejsca, co oznacza to słowo: nigdy was nie znałem. Słowo nie znałem, jakże ono niesie w sobie niesamowity ładunek bliskości, intymności. Wspominałem chyba kiedyś, że to samo słowo jest jeszcze w innym miejscu użyte. Kiedy Józef, mąż Marii, tam jest napisane, że zanim Jezus się urodził, zanim dzieciątko się urodziło, on nie poznał swojej żony. I to jest dokładnie to samo w grece słowo. Dokładnie to samo słowo. Więc widzimy, do czego, w jakim kierunku to idzie. I jak, o czym tu Jezus mówi. Mówi: możecie czynić wiele rzeczy, ale nigdy mnie nie poznaliście. Nigdy nie mieliście czasu na intymność ze mną. Na to, żeby się mną rozkoszować. Na to, żeby miłość moja przelewała się. I to jest niebezpieczne, kiedy akcentujemy tylko jedną stronę. Musimy bardzo pragnąć. Moi drodzy, wiecie, jak, ile razy akcentuję, ile razy wołam, nawołuję do tego, abyśmy szli do przodu, abyśmy pragnęli więcej obecności Chrystusa, więcej Jego pełni, więcej Jego darów. 14 rozdział listu do Koryntian. Ale nie może to być oderwaniu od tego wersetu. Nie może to być oderwaniu od miłości, od relacji. Moi drodzy, wierzę, że to wszystko się zazębia w jedną całość. W jedną całość, że jeśli trwamy w Nim, jeżeli rozkoszujemy się Nim, to też będzie rosło pragnienie, pragnienie więcej. Jeśli będzie rzeczywiście codzienne napełnianie się, to nie martwię się o nic. To wiem, że leczymy nie objawy, ale chorobę. Leczymy podstawową przyczynę. Kiedy naprawdę będziemy trwać w Nim codziennie, to wierzę, że nasze życie za czas jakiś będzie w tym duchowym obszarze nie do poznania. Moi drodzy, ale problem jest w tym, że my tego może nie łapiemy tak dlatego, że za jeden dzień nic nie widać. Za jeden dzień korzeń niewiele urósł. Wiecie, jeśli ktoś się odchudza, to za jeden dzień diety niewiele widać, raczej nic nie widać. Po tygodniu też niewiele. Dlatego się wiele zniechęca. To tak działa. Korzeń rośnie wolno. Ale nasze napełnianie się, jeśli będzie systematyczne, przyniesie niesamowite owoce. Do czego, kochani, was z całego serca chcę zachęcić. Napełniajmy się Nim. Bądźmy pełni Ducha. Źródło bije. Źródło bije. I napełnianie się codziennie wcale nie jest czymś trudnym, ale tak jak wcześniej powiedziałem, wymagającym. A tak naprawdę czymś rozkosznym. Czymś wspaniałym. Tylko w to trzeba wejść. Niech was Bóg obficie błogosławi. Amen.